Marek Rańcz, witam i zapraszam w kolejnym odcinku. Nie było nas, znaczy mnie nie było, ponad miesiąc w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się DeLorean, ponieważ byłem na świętach. Także prace stanęły, sorry, nie było to planowane. Plan był taki, że nie będziemy tylko 2 tygodnie, a nie było mi miesiąc. Także już dzisiaj update, a jest o czym mówić. Marek Rańcz, zapraszam. Taka sytuacja. Z powodu ciągłych deszczy postanowiłem iść stylem Tesli, a mianowicie zakupić namiot. Mamy takie tak zwane gazebo, dzięki czemu możemy pracować w deszczu. Niestety temperatury na razie nie rozpieszczają, jest koło zera każdego wieczora i na minusie w nocy. W ciągu dnia jakieś, nie wiem, 3-4 stopnie, także trzeba się niestety uzbroić w dosyć grube ciuchy. Widzicie, bardzo duża wilgotność powietrza. No ale co się działo, gdy nas nie było? Obiecałem wam przejażdżkę, niestety w tym odcinku tego niestety nie zrobimy, za to bardzo przepraszam, ale mamy dobre nowiny. Mamy wspomaganie, o którym już było, ale teraz mamy komunikację CAN z naszym wspomaganiem, dzięki czemu możemy kontrolować siłę wspomagania, tak? Na, co jak powiem, w sytuacjach, gdy samochód jest zaparkowany, czy też nie porusza się, wspomaganie będzie największe, a gdy jedziemy, to będzie malało, tak? Tutaj mam oczywiście komputer, który odbiera prędkość po magistrali CAN. I trzeba było dodać jeszcze parę innych ramek CAN, które zawierały informacje do aktywacji tej kolumny, czy też wyboru trybu między Eco, Standard i Sport. Oczywiście my będziemy głównie jeździć na Sport. Tak? To wszystko mi się udało zrobić dokładnie 3-4 dni temu przy pomocy Arduino z dostawką CanShield i wsparł mnie jeden już teraz znajomy z Kanady, który pomógł mi napisać kod, dzięki któremu uruchomiliśmy tą kolumnę. Gdy zasiliśmy ją normalnie, czyli mamy tutaj ten czerwony przewód, to jest battery feed, czyli zasilanie z baterii, biały uziemienie i jeszcze jest tam taki mały kabelek z tyłu od zapłonu. Tak? Kolumna się uruchamiała i też dawała jakieś wspomaganie, ale było to minimalne wspomaganie, tak? Takie jakbyśmy mieli, nie wiem, gdzieś przy 100 km na godzinę, czyli na pewno było łatwiej, ale nie było super łatwo. No i w momencie, gdy dołożyliśmy tą komunikację po CAN i przy pomocy laptopa wprowadzałem różne prędkości, żeby symulując, że samo się porusza, no i jest diametralna zmiana między tą prędkością niską a wysoką. Filmik jest nakręcony, może tutaj nawet kawałek go wrzucę. Niestety po angielsku, ale już dorzucę napisy może. We are set to sport mode going 160 km per hour. So the power steering is more firm than the last time. That's normal, right? You don't want the car to be too reactive to the steering while you're going so fast. So you want to actually feel the wheels at that stage. So that's why the power steering is at such a low level, right? So now I change a few parameters. Change the mode to standard from sport and enter the vehicle speed. Actually, I need to do it to zero. Just zero here and zero here. So now we will upload a new code. Yes, that's my accelerator pedal. Okay, so the code is there. And now, ladies and gentlemen, this feels really, really soft. I couldn't do it last time. Now it's just perfect. And yes, the wheels are there.
I'm really excited. It's about 10 p.m. and it's about 0 degrees outside, but man, this is so cool. Thanks again, Frank. You are the man. Okej, okay. Idziemy dalej. Ostatnio też mieliśmy nawierconą podłogę. Teraz już mamy nawet wsadzony fotel. Na razie nie jest on podłączony do niczego. Jest jedynie tylko przesunięty na maksa do tyłu, żeby można było sobie fajnie siedzieć i jest gotowy do przejażdżki. Jak widzicie, w środku znajduje się pełno kabli, o tym zaraz. No i przechodzimy tutaj do naszego silnika. Akurat teraz skończyłem wspawywanie tej części elastycznej, ale ogólnie tłumik już siedzi, silnik był odpalany. Tutaj jeszcze musimy tylko przyspawać końcówki i oczywiście wstawić zawory, których jeszcze tutaj nie ma. Tymczasowo go wstawiliśmy, tak? Widzicie, tutaj wszystko było wyspawane. Niestety bardzo ciężko mi się go wkładało, ponieważ doszło do jakichś naprężeń przy spawaniu, czy też nie było to może super spasowane i musiałem niestety wyciąć tutaj sekcję i zdecydowałem się wstawić połączenia takie elastyczne, żebym nie musiał po prostu walczyć godziny, żeby załączyć ten tłumik. No i też trzeba było go trochę wycentrować, jest trochę parę milimetrów mi zszedł z osi, dlatego z jednej strony końcówka jest tam o parę milimetrów dłuższa, ale to naprawdę jest niezauważalne. Także właśnie tutaj lekkie spawy puściłem, teraz to ściągniemy i tutaj kolega mi to spawa, bo ja już właśnie skończył mi się gaz, także nie wiem, czy go dostanę w tygodniu, więc jeśli mu to podrzucę, to za dzień, dwa mam to zrobione, tak? I wtedy możemy działać dalej. Także puszczę wam zaraz filmik z odpalania. Chwilę zajęło, zanim go odpaliliśmy, ponieważ był zapowietrzony oczywiście. Tutaj jest zawór do odpowietrzania układu paliwowego. Także nie zdziwcie się tam, że będą dwa filmiki sklejone, gdzie nie chcę odpalić. Co dalej? Musimy wstawić tutaj lambdy w to miejsce i w to miejsce. Lambdy są kupione, nówki, mamy też gniazda. Teraz musimy po prostu nawiercić z jednej i z drugiej strony i też to wspawać. Także to jest mój następny etap, co dzisiaj muszę zrobić. Dolot wszystko zrobione, tak? Tam czujniki, rurki, wszystko połączone jest. Także to wszystko spoko. Teraz co się dzieje w środku? Mamy plątaninę kabli, no musieliśmy to wszystko połączyć, żeby uruchomić silnik, tak? Za dużo nie było potrzeba, tak? Trzeba było kartę. Tutaj mamy kartę, mamy pedał gazu, który nie znajduje się jeszcze w naszym pedalboxie, tylko znajduje się tutaj, ponieważ no nie ma go jak tam fizycznie wsadzić, więc będziemy musieli go gdzieś umiejscowić w tej tylnej części, a następnie dołożyć tutaj jakąś ramkę i linkę i przez to będziemy po prostu ciągnąć ten pedał, tak, żeby odzwierciedlić tamten pedał na tym pedale. Szukałem takiego konwertera, ponieważ starsze Peugeoty, które miały też ten silnik i jestem przekonany, albo tak choć mi się wydaje, ten sam komputer sterowania tym silnikiem miały tą samą przepustnicę, czyli przepustnicę elektryczną, tak, throttle by wire tak zwane, czyli nie ma fizycznie podłączonego mechanicznego kabla, tylko są kable elektryczne, tak, ale pedał był na linkę, tak, i linka szła aż do komory silnika, gdzie znajdował się taki element z kółeczkiem i który się po prostu przesuwał i tam był potencjometr, tak, i wiadomości z tego urządzenia były zbierane przez komputer silnika i sterowane właśnie tą przepustnicą. I nawet zakupiłem ten element. Niestety problem był taki, że sygnały wyjściowe w ogóle nie były w żadnym przypadku podobne do tego, co mamy, co wychodzi z tego pedału. Tam były cztery przewody, a my tutaj mamy ich aż ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tak. No właśnie, więc nie działałoby to, więc no niestety odesłałem i musimy przerobić ten pedał, żeby komputer szczytywał odpowiednie rezystancje. Bo taki pedał ma dwie ścieżki, po których poruszają się wycieraczki potencjometrów, tak? I w razie awarii, tak, jednej komputer spowoduje, że silnik wejdzie na jakieś tam obroty, tak? Dwie ścieżki porównuje ich rezystancję, tak? I ona się jakoś zmienia, tak? Możliwe, że na jednej ścieżce rośnie, gdy wciskamy pedał, a na drugiej ścieżce maleje, tak? I jest jakieś równanie, które musi zostać spełnione, że to działa. Więc nie jest to tak prosto, jakby zastąpić czymś innym, chociaż tak mi się wydaje, tak? Więc no będziemy musieli tutaj pokombinować, więc na razie jest to przy drążku zmiany biegów. Myślę, że dam radę przejechać się w takim stylu, także będę tutaj dodawał gazu ręką. Będzie raczej problem zmienić biegi, chociaż nie, na sprzęgło wszystko działa. No, nie podajemy się. Should I say something? Well, to you. It's the 2nd of January 2022. It's the first attempt to start the sucker. Here we go. Again. Okay, it's a second attempt. We have to just bleed it. Go for it. Co tu się wydarzyło, tak? Także w momencie, gdy wjeżdżałem na święta, zostawiłem cały tej tłumik z tymi kolankami znajomemu. Wszystko było punktowo pospawane
i on mi to wszystko obspawał, tak, wspawał te wszystkie, tutaj widzicie, flansze, dzięki czemu mamy tutaj wszystko ładnie, może się bardzo fajnie, szybko połączyć, tak? Tutaj wszystkie mamy te, mam nadzieję, że widać, wszystko mamy pospawane. Kolega jest fabrykatorem, który pracował przy Clio V6, gdy budowano dla nich silniki tutaj w firmie Wilkinshaw, która właśnie budowała te pierwsze silniki do Clio V6, tej pierwszej generacji, tak? Także fajnie, nie? Robił akurat mi to, pospawał. Ale tłumik było dosyć ciężko założyć, niestety gdzieś tam w momencie, gdy ja go pasowałem samemu, było to dzień przed moim wyjazdem, nie wiem, siedziałem do 11 w nocy, także było, gdzieś musiałem popełnić błąd, bo strasznie ciężko było go założyć. Może to przez to, że trochę się jednak wszystko mogło ponaprężać, tak, przez przespawanie. No ale tutaj mieliśmy sekcję właśnie stałą, ale postanowiłem, że gdy wsadzę tutaj właśnie sekcję elastyczną, będzie łatwiej spiąć ten tłumik. No i teraz to jest punktowo na razie wsadzone. Jest dużo łatwiej, tak? I myślę, że dobrze zrobiłem. Inna sprawa, musimy wsadzić jeszcze lambdy. Będziemy tutaj wiercić, żeby wspawać gniazdo na lambdę jedną. I tutaj na drugą stronę będziemy też wiercić i będzie druga lambda. Trzeciej i czwartej lambdy, czyli za katalizatorem tych nie ma, bo katalizatorów nie ma, ale mamy tam mały moduł, który będzie symulował sygnał za katalizatorem, czyli będzie brał sygnał z lewej i prawej lambdy, następnie dorzucał, zniekształcał trochę sygnał, pokazując, że katalizatory działają, przez co komputer nie będzie wysyłał silnika w jakiś dziwny tryb serwisowy, taki będziemy mieli pełną moc. Także tutaj nad tłumikiem jeszcze musimy chwilę popracować. Oczywiście te zawory, na razie tego nie składałem, bo no mówię, trzeba było założyć ten tłumik z powrotem i dobrze tak zrobiliśmy, bo tutaj tłumik jest lekko, musiałem go obrócić, żeby uzyskać większą szparę tutaj do paska. No i musimy dołożyć też osłonę termiczną, żeby tego paska tutaj od sprzętu nie popaliło, bo jednak będzie to się grzało. Oczywiście końcówki też trzeba ładnie ustawić i tutaj pasowałem to już ze zderzakiem. Jedna niestety strona, tłumik mi się lekko niestety przesunął, jakieś tam parę milimetrów, no ale to już ciężko teraz to niestety naprawić. Ogólnie jak patrzę, to tego nie widać, dopiero jak mierzycie submiarką, to widać, że kurde, tutaj uciekło mi, wiecie, parę milimetrów, tak 3 czy 4 z jednej strony i z drugiej brakuje, także wydaje się, że no, nie jest to symetryczne, jeśli mierzycie submiarką, ale generalnie tego tak naprawdę nie widać. Jeden z kolektorów jest wysunięty bardziej, a drugi mniej, także to też mieć. Trudno mieć punkt odniesienia, tak jedynie na ramę patrząc, to można to zauważyć. A inna sprawa jest, że musiałem tę ramę uciąć. Prędzej, pamiętacie, była belka. Belka jest teraz ucięta, bo waliła w tłumik, więc mam zaprojektowaną nową osłonę. Tutaj teraz zepnie nam belkę z jednej i drugiej strony i będzie szła aż tutaj na sam dół, gdzie będzie mocownik do naszego zderzaka, tak oryginalnie. Oryginalnie to tak w sumie były dwa kawałki, była belka, a później był ten taki heat shield, który był przykręcany do zderzaka. My będziemy mieć jeden kawałek. Wiecie, telefon może trochę zniekształcać dźwięk, ale moim zdaniem chodziło to bardzo fajnie. Jest tutaj trochę echo też, bo jak widzicie, jesteśmy między płotem a ścianą domu. No, trochę za głośno jak na moje. Więc może wstawię tam jakąś zwężkę jeszcze, bo będziemy w końcu mieć te bypassy, tak, więc przydałoby się go wytłumić jeszcze bardziej w momencie, gdy ma być cichy, a jak ma być głośny, no to już będzie głośny, więc tak chyba zrobimy. Tak zwany DB killer się wsadza w końcówkę, żeby dodać tam taką zwężkę po prostu, tak, miałem tak w swoim KTM-ie Adventure 990 w swoim wydechu Akrapowicza, bo po prostu nie dało się tym rady jeździć. Był tak głośny, więc wystarczyło tam wsadzić końcówkę
takie wstawki. I tak chyba zrobimy, żeby nie denerwować ludzi. No też musimy oczywiście przetestować, bo teraz się zaczynam tutaj rozgadywać. Musimy to przetestować też na drodze, tak? No ale do tego chwilę. Musimy naprawić tego roofboxa i wtedy bierzemy się za kabinę. Będziemy mogli to wszystko pociągnąć, te przewody. W międzyczasie, no myślę, że niech to robi się trochę cieplej. Bo wystarczy tylko nam tak naprawdę zasilić te hamulce i musimy się przejechać, tak, no będzie tutaj taki syf w tym samochodzie, no ale chociaż zrobimy te parę metrów, no trzeba, tak, trzeba. Na razie mamy bypassa założonego na naszej nagrzewnicy i miałem po prostu wodę wlaną zwykłą podczas uruchamiania silnika. Było ciepło, bo 14 stopni, a teraz niestety nadeszły dni, gdy mamy po minus 2 w nocy, więc dzień po uruchomieniu silnika musiałem po prostu spuszczać całą wodę, tak, i przedmuchiwać cały układ, żeby się pozbyć tej wody. Jako że nie mam tej nagrzewnicy, to właśnie nie chcę jeszcze tego płynu wlewać. Nagrzewnicę będziemy wsadzać na dniach razem z całym tutaj boksem, z całym modułem. Tylko rozkminiam jeszcze kontrolę naszego wentylatora. Tutaj wam może pokażę zdjęcia. Mam po prostu moduł od sterowania wentylatora z Renówki tam, czy też z Peugeota, czy z Citroena, Nissana. Było to w wielu autach i właśnie próbuję rozkminić sygnał, który panel klimatronika wysyłał do tego modułu, żeby kontrolować prędkość tego wentylatora, bo wtedy będziemy mogli użyć Arduino, żeby to też kontrolować, tak, do naszego układu klimatronika. Dobra, rozgadałem się znowu. Musiałem kupić namiot, taki trochę styl a la Tesla, gdzie chłopakom skończyła się długość fabryki, więc dokupili namiot, żeby tą fabrykę rozszerzyć. I ja postanowiłem wydłużyć mój garaż, żeby mi na głowę nie lało się, ponieważ ostatnio niestety bardzo często pada. I tutaj widzicie samochód cały mokry, chociaż jest też duża wilgotność. Wieczorami temperatura spada do, no tam wiedzieć, minus 2, a w ciągu dnia około 2-3 stopni. Jest straszna wilgotność w powietrzu. No i niestety trochę auto zaczęło mocniej przeciekać ostatnimi czasy, gdy dużo padało, tak? Nie było mi miesiąc, jak mówiłem, i gdy otworzyłem auto, no było tam trochę wody, więc... No właśnie, więc... Żeby wsadzić tą całą naszą elektrykę i wszystko połączyć, tak? No na razie jest to wsadzone, ale no... Co chwilę muszę przychodzić do auta i wycierać wodę, która się zbiera w aucie, więc nie chcę tego kłaść, żeby mi do tego zalało, więc dlatego kupiłem namiot i będziemy atakować tutaj tego roofboxa, o którym wspominałem w poprzednich odcinkach, pod tą stalą nierdzewną, która znajduje się tutaj u góry, tak, w tym panelu, jest wzmocnienie włókna szklanego zrobione ze zwykłej stali i to niestety już daje o sobie znać. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest to tutaj, a nie widać niestety, bo jest ciemno. Może zobaczę, czy mi się uda włączyć, nie uda mi się włączyć te lampy. W każdym bądź razie pojawiła się tam rdza i tego roofboxa musimy wymienić. A żeby to wymienić, trzeba tutaj wesprzeć cały dach, żeby się nie opuścił. Także muszę się oprzeć tutaj na tej konsoli środkowej, odeprzeć to z przodu, z tyłu, ściągnąć drzwi i po prostu odkleić tą całą starą konstrukcję. Zanim to oczywiście zrobię, zeskanujemy to skanerem 3D, następnie zaprojektujemy nowy dach już z nierdzewki. Można takiego roofboxa kupić gotowego, kosztuje to bagatelne około $1400 za kawałek stali nierdzewnej. I to nie pasuje tak naprawdę dokładnie, ponieważ niby każdy dach jest ciut inny i jest to zabawa na 3 dni. Więc wolę to zeskanować i zrobić to po swojemu z dodatkowymi wzmocnieniami, ponieważ to, co można kupić, po prostu mi się to nie podoba. Nie jest to moim zdaniem... Można to zrobić lepiej po prostu, tak? No i ja jestem z tych ludzi, że jeśli widzę, że można coś ulepszyć, tak jak ten samochód, tak też zrobię to po swojemu. Mamy narzędzia, mamy skaner, mam tutaj firmę, która bardzo szybko działa, tak? Tną laserem, gną na giętarkach CNC, także wyjdzie to
super, tak? I wszystkie inne elementy od nich tak naprawdę brałem. Ok, nie będę przynudzał o tym. Także taka sytuacja. No obiecuję, następny odcinek na pewno już przejedziemy się te parę metrów, bo chcę sprawdzić, czy działa sprzęgło, czy dobrze wysprzęgla z tym naszym nowym układem hydraulicznym, no i czy wszystkie biegi chodzą, tak? No ale przed nami jeszcze chwila roboty, musimy dokręcić koła, zrobić ten układ wentylacji kabiny, żeby można było wlać już na stałe płyn chłodniczy. Marek Rańcz, do zobaczenia w przyszłości.